Witam serdecznie. Prognoza pogody kosmicznej. My jesteśmy spaceweatherlife.com i mamy regiony występowania plam słonecznych. No i wyróżnia się region 3, 5, 4, 1. 12 plam, 3, 5, 4, 5 też mnie interesuje, bo zobaczcie sobie, ile tego jest. Tu też jest duże nagromadzenie plam. No i co, czym to może skutkować? Wiecie, może to skutkować tym... Może to skutkować właśnie tym, że któraś z tych plam może eksplodować i może pójść rozbłysk w stronę naszej planety. Rozbłysk i skończy prawie cała tarcza, mniej więcej środkowa Słońca. Aktywność nam jest na stałym, na razie poziomie. Bieżące wartości. Jedna dziura koronalna. No i... Powiem wam szczerze, tu coś jest, ale to jest może to jakaś protuberancja albo coś. No ale sami widzicie, weźmiemy sobie zdjęcie, otworzymy. To raczej nie jest glitch kamery. Tu coś zostało ewidentnie zamazane. Ostatnio dużo to się dzieje, że takie dziwne rzeczy, które nie powinny zostać widziane przez obserwatorów, są zazwyczaj zamazywane. No, więc powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Coś ta strona dzisiaj nie działa chyba, jak opinowa. No to skończyliśmy tu. Protony mamy na stałym poziomie, więc nic się nie dzieje, nie ma katastrofy. No dobra. Na razie to tyle.